Warszawa w budowie jest o reklamie, a reklama mody jest tym, co najszybciej i najładniej zmienia miasto. Moda zazwyczaj ma najambitniejszy, że tak powiem, design wokół tego, co się w modzie dzieje, ze wszystkich gałęzi przemysłu. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że ta moda powinna też zmienić Warszawę i zmienić reklamę w Warszawie. Dlatego zaprosiliśmy artystów do tego, by stworzyli reklamy, witryny, projekty o butikach, o modzie i o konkretnym modowym produkcie. Zbudowałam podest pomiędzy, budując następne piętro, żeby wprowadzić element dystansu pomiędzy modelami a widzami patrzącymi. Z tego powodu właśnie ten element podglądania intymnej przestrzeni, którą chciałam stworzyć, był jakoś dla mnie ważny. Więc huśtawka też jest elementem, czy hulajhopa, jest elementem bardzo sennym, symbolizującym właśnie jakiś oniryzm i nierzeczywistość. On jest z jednej strony właśnie... Witryna jest zbudowana z fototapety, ze zdjęciem wyciętym z magazynu Dekorator z lat 70. Który przedstawia przykładową możliwość aranżacji witryny sklepu sprzedającego garnitury męskie. Jest tam umieszczony też film, animacja, która przedstawia osobę, która waha się, podpisując prawdopodobnie jakiś ważny dokument. I całość chciałam oprzeć na właśnie na tej atrakcyjności władzy, ponieważ klienci Zaręby to są głównie dyplomaci, prawnicy, ambasadorzy. Projekt pani Agnieszki Polskiej bardzo pasuje do naszej firmy, do naszej marki. Jest troszkę osadzony w historii. Na pewno dla zwykłych przechodniów nie jest to typowa reklama, taka z jaką mają ludzie kontakt na co dzień. Stromboli. Instalacja dźwiękowa, rzeźba dźwiękowa. Tutaj odnoszę się wprost do kolekcji Anny Kuczyńskiej z Stromboli poprzez strukturę dźwiękową związaną z manifestem kolekcji. I na bazie tego manifestu dokonałam wyboru pewnych słów kluczy, pewnych symbolicznych zwrotów, które wydobywają się z jednej części instalacji. Szary. Młękit. Druga natomiast jest emanacją ścieżki dźwiękowej z filmu Stromboli Roberta Rossiniego, Stromboli, słynnej wyspy, która również jest przede wszystkim inspiracją dla kolekcji Anny Kuczyńskiej. Tytułowa bohaterka, którą można usłyszeć w tej warstwie dźwiękowej, Ingrid Bergman, również jest inspiracją, jest muzą dla kolekcji. No i to są pewne, to jest takie snucie motywiczne, snucie opowieści na temat tej kolekcji poprzez te wszystkie obiekty, elementy. Dodatkowym aspektem tego wszystkiego jest to, że cała jakby struktura wizualna to jest również emanacja pewnego rodzaju partytury graficznej i to mamy w tej warstwie wizualnej. No i właściwie dużo więcej nie chciałabym mówić, bo tak naprawdę trzeba obcować z dziełem, trzeba obcować z pracą, żeby tego doświadczyć i wizualnie, i dźwiękowo. Mnie się bardzo podoba efekt pracy. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, że biorę udział w projekcie Krzyk Mody, który jest z mojego punktu widzenia bardzo ważnym projektem, który łączy sztukę i modę i pokazuje modę i witryny sklepowe w takim trochę innym kontekście niż zazwyczaj się pokazuje modę jako coś próżnego, niepotrzebnego, głupiego itd. itd. Jesteśmy w przestrzeni Portosa. Kiedyś to był salon z kapeluszami i ta wystawa jest próbą skrzeszenia na nowo tego miejsca. Przez 3 dni odbywały się tu warsztaty z studentami z Katedry Mody z ASP. I studenci próbowali stworzyć swoje formy kapelusza, używając m.in. techniki papieru maszę. Bardzo fajny jest efekt tej współpracy jako takiej, dlatego że praca z Kubą była o tyle
wygodna, że on zostawił nam właściwie w całości wolną rękę. I rozmawialiśmy o jego bazowych inspiracjach do tej kolekcji, które też jakby nas zapłodniły. I właśnie łącząc z tym, co sami jakby traktowaliśmy jako punkt wyjścia, czyli historię scenografii i znalezisko w postaci książki opisującej sposoby przygotowania witryn sklepowych z 1938 roku. Zmieszaliśmy właśnie z inspiracją, która była inspiracją, czyli kiczem, Meksykiem, złotem i ruinami. Zupełnie nie chciałem się wtrącać w to, co tutaj będzie, ponieważ nie znam się na set designie, a oglądałem wcześniej to, co robił New Roman i wiedziałem, że na pewno nie będzie żadnego zgrzytu i w istocie właśnie tak jest. Myślę, że życzę chyba każdemu takiej współpracy tak bezkolizyjnej i wyluzowanej jak ta. To jest projekt, który jest częściowo zmodyfikowany względem projektu, który był dedykowany do butiku Zienia. W tej chwili jest w formie plakatów, jest bardziej komentarzem do tego projektu niż taką de facto witryną. I odwołuje się do performance'u Mariny Abramowicz, w ogóle jej postaci jako artystki, która wychodziła bardzo od alternatywnych form sztuki pierwotnych, body artu, performance. A w tej chwili jest właściwie taką ikoną, celebrytką. I mottem przewodnim projektu jest cytat z filmu dokumentalnego o niej, w którym mówi "I don't want to be alternative anymore". I tutaj to zostało potraktowane przewrotnie jako hasło, powiedzmy, kampanii reklamowej Givenchy. Postawiłem dwie plazmy, w których idą symultanicznie dwa filmy. Same filmy są bardzo baletowe. Występuje w nich słowacki tancerz Tomasz Nepsiński. No i miał dosyć trudne zadanie, bo miał zatańczyć bezruch. A żeby podnieść trudność zadania, postanowiliśmy kostium, który ma na sobie uszyty z włosów, rozwiać, tak żeby miał więcej do opanowania i żeby więcej było do bezruchu. Czy to się udało? Nie wiem. Zapraszam do butiku, bo tam to widać najlepiej.